Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w Konikniku na moim kanale. Dzisiaj nagrałam dla was vloga. Będzie on taki trochę szkolny, weekendowy, trochę zakupowy. Dzisiaj jest piątek i stwierdziłam, że w następnym tygodniu jadę na wycieczkę. Taką trzydniową, w sumie to będzie Kraków, Zakopane. Ogólnie właśnie jest organizowana taka wycieczka z tego powodu, że nasi nauczyciele stwierdzili, że i tak trzecie klasy będą pisały próbne matury, więc my albo będziemy mieli wolne, albo gdzieś pojedziemy. No i padło na wycieczkę. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Przez sytuację, która panowała jakoś równo rok temu, nie byliśmy tak naprawdę na prawie żadnej wycieczce, tylko w tym roku byliśmy jeszcze na takiej integracyjnej, kilkudniowej, a teraz sobie trochę pozwiedzamy. Powiem wam, że ja w Krakowie byłam. Możecie w ogóle dać znać w komentarzach, czy są tutaj osoby, które mieszkają w Krakowie. Jeśli jesteście, to koniecznie dajcie znać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja dzisiaj jedę do szkoły. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że piątki są takie luźniejsze. Nie mam ani, wiecie, jakichś takich przedmiotów, których nie lubię, czyli wiecie, matematyka, ale ogólnie piątki są w miarę spoko, nie narzekam. Kończę też w miarę takiej przystępnej godzinie. Jadę dopiero na 10 do szkoły, więc spoko. No i spotykam się później prawdopodobnie z Julką. W sumie zazwyczaj, jeśli się widzimy, to w piątki. Poniedziałek, czwartek u mnie to są serio dni wyjęte totalnie z życia. Czwartek to już totalnie, naprawdę ja o 8 idę do szkoły, a wracam o 17, więc wyobraźcie sobie, jak ja się czuję. Akurat ten tydzień szybko zleciał, bo wiecie, było święto, mieliśmy też później jeden dzień wolnego, więc powiem wam, że naprawdę jakoś ten czas strasznie szybko leci. Ja już nie mogę uwierzyć w to, że niedługo będą zaczynały się vlogmasy. Jeśli chodzi o vlogmasy, to też będę poruszała ten temat pewnie w innym filmie, bo też pewnie jesteście ciekawi. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie wiecie, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie, czy one w ogóle w tym roku będą. Bo też, no powiem wam, jak widzicie, jest dość ciężko z tym wszystkim. Jeśli byście w ogóle jakieś słyszeli dźwięki, to są to ogrodnicy, którzy przyjechali dzisiaj do naszego ogrodu, coś tam robią, bo wiecie, jakieś tam porządki, nie wiem dokładnie, ale po prostu przyjechali i od rana jest mnóstwo hałasów. Po szkole chciałam się także udać na chwilę do galerii, muszę kupić kilka najpotrzebniejszych rzeczy, oddam także bransoletkę do naprawy, ale to już o tym nie będę wspominać. I w ogóle jak jesteśmy przy zakupach, to sponsorem tego odcinka jest Shopee, także za chwilkę kilka słów o nich. No i teraz czas na kilka słów właśnie o Shopee. Jest to strona internetowa, na której znajdziecie tak naprawdę wszystko. Jest tam mnóstwo produktów w naprawdę bardzo niskich cenach i teraz dodatkowo jest mega wyprzedaż, także naprawdę ceny są mega atrakcyjne. Mega wyprzedaż kończy się 11 listopada. Mnóstwo okazji, codziennie pojawiają się nowe oferty i są tam produkty naprawdę w bardzo niskich cenach, nawet za złotówkę. Dodatkowo jest darmowa dostawa bez ceny minimalnej, także jest to naprawdę super opcja. I jakiś czas temu weszli także polscy dostawcy, także dodatkowo możemy od nich zamawiać. Polecam wam także korzystać z kuponów, które właśnie są na stronie Shopee. Jest taka zakładka właśnie z kuponami, no i codziennie tam znajdziemy różne kupony, właśnie one się zmieniają. Na przykład ja pamiętam, że ostatnio był taki voucher minus 12 zł na zakupy za minimum 20 zł, także no powiem wam, że jest to naprawdę bardzo opłacalne. No i teraz czas na szybki open box. Ja ostatnio u jednego z polskich dostawców zamówiłam sobie kilka produktów i przyszła do mnie paczka już po kilku dniach, także... Tutaj mam kilka produktów, wszystko jest zapakowane. Tutaj między innymi płyn micelarny, dalej jest taki płyn do mycia, 97% składników naturalnych, taki tusz do rzęs, powiem wam, że nigdy wcześniej go nie używałam, także jestem bardzo ciekawa. Tutaj jeszcze świeczuszka, też jest zapakowana, powiem wam, że ja naprawdę bardzo lubię te świeczki, one mają taki drewniany knot i oddają taki dźwięk kominka i tutaj zapach, którego jeszcze nigdy nie miałam. Jak takie męskie perfumy. Także takie zakupy właśnie na Shopee. Także teraz jak trwa ta mega wyprzedaż, to opłaca się właśnie złożyć zamówienie. Zajrzyjcie do opisu, ponieważ tam dodam wam link oraz więcej szczegółów. Będzie także tam kod rabatowy, także zajrzyjcie. Jeśli chodzi o moją stylizację, to powiem wam, że dzisiaj mam pierwszy raz na sobie kurtkę właśnie tą w tym roku, bo dopiero ją właśnie wyjęłam z szafy i powiem wam, że ona naprawdę jest
spoko, ona jest taka trochę krótsza, ale mega mi się podoba właśnie ten styl taki. Ona jest z Naked, ona w ogóle jest sprzed 2 lat chyba. Mam jeszcze sweter z Reserve, taki zwykły biały, i spodnie są z Bershki. Powiem wam, że w mojej szkole jest dość ciepło, jest ogrzewanie włączone, ale ja jestem taką osobą, że przychodzę do tej szkoły, po prostu tak mi się fajnie chodzi w kurtkach, że nie chce mi się ich jakby zdejmować, więc po prostu sobie tak chodzę. Niektórzy się mnie tak pytają, Mela, jest ci zimno? Nie, po prostu tak mi jest przytulnie siedzieć w kurtce, więc... Znalazłam w ogóle czapkę i może sobie ją wezmę, będzie inny look. A, znalazłam czapkę, a zgubiłam gdzieś mój statyw ulubiony do aparatu. Halo? No, a gdzie ty jesteś? To pa... Witajcie w szkole. Iki dzisiaj nie ma. Pisała mi wczoraj, że nie będzie jej w szkole, więc zostałam sama. Mam nadzieję, że chociaż na wycieczkę pojedzie ze mną. Teraz mam w ogóle angielski, ale okazuje się, że naszego nauczyciela chyba nie ma, bo w ogóle mamy z Jerome'em, czyli jest to taki native speaker, on mówi tylko i wyłącznie po angielsku i mamy z nim właśnie 2 godziny zawsze raz w tygodniu i chyba będziemy mieli z nim online, bo nie wiem, czy on ma jakąś kwarantannę, więc tak, później mam jeszcze historię. W ogóle piątek jest takim dniem, gdzie mam tylko 3 lekcje, ale zawsze po 2 godziny. I tak, oczywiście klasycznie w kurteczce sobie stoję. Pięknie. Wyszłam ze szkoły, także zaczynam weekend. Powiem wam, że najgorsze i najbardziej przytłaczające w jesieni jest chyba to, że tak wcześnie robi się już ciemno. Naprawdę, to jest totalna masakra. Ja wychodzę o 15-16 ze szkoły, a tutaj zobaczcie. I ja powiem wam, że nie wiem, jak to będzie w grudniu, gdzie naprawdę to już będzie zima. Umówiłam się z Julką na sushi, jestem bardzo ciekawa, czy się nie spóźni, znaczy czy w ogóle przyjdzie na czas, bo powiem wam, że z tym bywa różnie. Przyszliśmy z Julą do restauracji, do sushi bardziej baru. Do sushi bardziej baru. I powiem wam, że nie ma nikogo, jesteśmy same, nie wiem, no jest godzina 16:16. No wiem, ja też zobaczyłam. Zawsze. W ogóle historia, zaraz cię powiem, zadzwonił do mnie telefon. Okazuje się, że to pani, która mieszka tam dalej obok nas, zadzwoniła, że kurier przywiózł do mnie paczkę i ona do ciebie zadzwoniła? No zadzwoniła, bo zobaczyła na paczce numer i powiedziała, że ona to otworzyła, bo myślała, że to jakby dla niej i tam jakieś były właśnie... O nie! Jakby... Za mocne! No... I pierwszy raz taka sytuacja mi się stała, ale... Że aż tam zawieźli? No po prostu rzucił, bo myślał pewnie, że... bo tam było... oni mają... pewnie się pomylił. Wow, dawno ci nie było. No dawno. Jak jesteśmy w jakichś restauracjach czy coś, to testujemy z Julą właśnie w tym okresie jesienno-zimowym właśnie zimowe herbatki. Ta wizualnie wygląda bardzo ładnie i jest dobra. Naprawdę jest dobra. Niektóre są takie mocne, ostre, takie wiesz, imbirowe, a ta jest naprawdę dobra. Ale najlepsze jest tak... robiona przeze mnie i przez moją mamę. Nasze sushi już przyszło, ja zamówiłam sobie z kalmarem w tempurze i z ośmiornicą, są to chyba moje 2 ulubione rolki, serio. Kiedyś moją ulubioną to była łosoś z Filadelfią, ale już długi czas mi się znudziła i Julka ma tutaj swoje. Ej, pamiętam jak w Warszawie już mi spadło. Wyjedź tak, żeby kamera się nie zatrzęsła. Jest tak potwornie zimno, że Jula siedzi w czapce. Znaczy ja w sumie też, ale ja siedzę w takiej wakacyjnej, a Jula w takiej typowo zimowej. Wyjeżdżamy właśnie z parkingu, Julka szoferka. Jadę załatwić kilka rzeczy do galerii handlowej. W Juli samochodzie są tak dziwne rzeczy. Zaczynając od jedzenia. Matko jedyna, czemu to jest tak daleko? Ubrania, buty.
torby po McDonald's. Jedzeniu. Znaczy, oczywiście, żeby nie było na to sprząta, ale no po prostu biedny samochód zapuszczony. To się trzyma. Żeby patrz, każdy tak dbał samochód, jak ja dbam o mój. Pasował wow, go wszystkim jakimiś quick tailerami. Ale nie wszyscy tak. Wow. Przecież niektórzy tak. Wow, podziwiam, podziwiam to. No wiem, to się trzyma. I właśnie dawno w ogóle z tobą nie jeździłam, przez to, że mam szkołę. Więc no, przykre fest, ale no, takie, takie życie. Przyszłyśmy do galerii. Teraz jesteśmy akurat w Massimo. Julka przymierza jakieś swetry. Powiem, że wyszło. To są naprawdę mega ładne bardzo ładne przymierzalnie. Kiedy ja już się przymierzalnie? Nie, mówię, że po prostu ładne. Zobaczcie, na wystawach już są świąteczne rzeczy, także śmiesznie powiem wam. Byłam w iSpocie, szukałam jakiegoś fajnego case'a, ale postawiłam na klasyczny. Myślałam, że kupię sobie jakiś, wiecie, ładny kolorek, wiecie, jesień, ale nie było żadnego na mój model telefonu, ja nie wiem, co się dzieje. Tutaj wielkie zażalenie. Nie wiem czemu, jak Apple dodaje nowe telefony, no to case'y są tylko na te najnowsze modele, a jeśli ja mam na przykład 12 Pro, to już nie ma. Z tego powodu, że no, wiecie, tylko na najnowsze modele, więc jest to trochę słabe, powiem mam, no jakby dyskryminacja starszych modeli telefonu. Ale tak totalnie serio, nie rozumiem tego trochę. Wróciłam do domu, powiem wam, że dzisiaj dość późno. No i zazwyczaj w sumie w piątki tak to u mnie wygląda. I pokażę wam, co kupiłam. Nie wiem, kiedy ja ostatnio w ogóle byłam tak w galerii, żeby sobie przejrzeć jakieś rzeczy. A teraz doszło sporo jakichś nowych kolekcji. I ogólnie tak kupiłam jakieś takie rzeczy, wiecie, randomowe. Zacznijmy może od najlepszego zakupu. Zobaczyłam gdzieś na jakimś Instagramie takim z nowościami, że jest kalendarz adwentowy Food by Ann. Jest to mój już kolejny kalendarz adwentowy, ale pierwszy, który sobie sama kupiłam, bo powiem wam, że w tym roku jakoś mam takie szczęście i taką jestem mega wdzięczna, bo dostaję od firm w ogóle kalendarz adwentowy tak niespodziewanie. Przychodzą do mnie do domu i ja tak otwieram, patrzę, tam kalendarz adwentowy. Wiecie, bliżej grudnia będę wam oczywiście te kalendarze pokazywać, też na Instastory wam pokazuję właśnie, jak przychodzą. Po prostu firmy mnie zaskakują i tak wysyłają te kalendarze i tak: o, mamy dla ciebie niespodziankę, przesyłamy kalendarz. A ja takie: wow, dzięki. Ale właśnie stwierdziłam, że kupię sobie taki kalendarz, bo ja raz tylko jadłam chyba ten batonik od Ani Lewandowskiej, a tej są fajne smaki, bo są jakieś tam też takie cynamon, coś ze śliwką. On nie był drogi, chyba kosztował 29 zł, także wiecie, taki jedzeniowy. I jeszcze kupiłam przy tym to w drogerii pastę do zębów. Kupiłam sobie jeszcze w Biedronce w ogóle takie pralinki Natlo z All Nutrition, bo dużo osób je polecało i ja akurat znalazłam takie z białą czekoladą. One są jakieś, wiecie, proteinowe. Ogólnie one są tak pakowane, są tylko 4 takie pralinki, ale są naprawdę bardzo dobre. Tutaj jeszcze z Pull and Bear. Kupiłam dwie rzeczy. Są to takie skarpetki dłuższe w kolorze szarym, ja są takie właśnie beżowe i fajnie się sprawdzają, bo one ładnie wyglądają na przykład do leginsów i do Air Force'ów. Ja lubię takie połączenie. Taki, wiecie, luźny look, do tego jeszcze bluza. One kosztowały 29,90 i kupiłam sobie jeszcze takie opakowanie na AirPods'y, bo moje poprzednie, znaczy moje obecne, jest w średnim stanie, już się tak rozluzowało. Ja mam właśnie też z Pull & Bear ze stokrotkami. A teraz wybrałam sobie właśnie taką przeźroczystą, właśnie tutaj z takimi płatkami. To kosztowało 29,90, także sobie zmienię. I kupiłam sobie także zwykły case na telefon, przeźroczysty, taki porządny, on jest dobrej jakości, bo mój obecny case, który w sumie miałam, jest już no w średnim stanie, strasznie zżółkł, ale to jest case, który ja miałam
od początku kupienia tego telefonu, czyli jakoś rok będzie teraz, no. I powiem wam, że on naprawdę super się sprawdza, mimo tego, że jest strasznie zjechany i tutaj jest mnóstwo takich zadrapań, ale i tak się trzyma. No i kupiłam jedną rzecz z ubrań, ale nie mogłam się powstrzymać, bo powiem wam, że naprawdę to było przeznaczenie, że tak powiem. Weszłam akurat do Zary i był sweter, którego szukałam mega długo. On był i wyprzedany online i prosiłam moją mamę, że jak będzie, to żeby go może gdzieś tam wyszukała. I nigdy nie było. I nagle niespodziewanie, w ogóle o nim nie myślałam, już w ogóle o nim zapomniałam, byłam pewna, że totalnie już się nigdy nie pojawi. Wchodzę, no i jest. Wielu osobom pewnie ten sweter się nie spodoba, ale wiadomo, każdy ma inny gust, niektórzy pewnie powiedzą, że jest babciny, ale serio mam świetny pomysł na stylizację właśnie z tym swetrem. Tak on się prezentuje, uważam, że naprawdę można go tak elegancko zestawić, ale też tak dziewczęco, można zrobić do tego też jakąś taką fajną fryzurę, wziąć opaskę. Także ja teraz się przebiorę, to tyle jeśli chodzi o mój haul zakupowy. Powiem wam, że naprawdę fajnie dzisiaj spędziłam czas, widzimy się jutro. Hej kochani, witajcie, dzisiaj jest niedziela. Wczoraj zrobiłam sobie taki jeden dzień odstępu między, wiecie, nagrywaniem tego vloga. Z tego powodu, że miałam sporo pracy i ogarniałam różne rzeczy, ponieważ właśnie nie będzie mnie te 3 dni teraz w domu i musiałam, wiecie, wszystkie filmy, jakieś tam zdjęcia poogarniać też, jeśli chodzi o jakieś tam kampanie. Ale wracając do wycieczki szkolnej, to powiem wam, że stwierdziłam, że zacznę się pakować, bo muszę wziąć jakąś małą walizkę i jedziemy też trochę w góry, trochę do Krakowa. Z tego co wiem, nie będzie jakoś mega ciepło, więc muszę na pewno wziąć kurtkę, dobre buty i jakieś tam rzeczy, więc wziąłam sobie walizkę. Jest walizka. Powiem wam, że ja mega nie lubię się pakować. Ogólnie takie wszystkie ogarnianie wszystkich rzeczy przed jakimś tam wyjazdem, jakąś wycieczką, niesamowicie jakoś tam stresują, nie lubię tego, bo po prostu zawsze nie wiem co wziąć, czy mi się to przyda, czy nie biorę tego za mało, czy za dużo, jakoś po prostu nie lubię tego ogarniać. Wiadomo, jest to taki luźny, szkolny wyjazd, więc też nie przesadzajmy, nie jadę za granicę, więc... Ale ja na przykład nie wiem, bo czy mam zakładać dres jutro, czy ja mam go wziąć do walizki, muszę wziąć też taką jedną kurtkę do walizki, bo ona jest za ciepła. Jedę też dzisiaj wieczorem na chwilę do mojej babci i dziadka, no i ogólnie dzisiaj będę właśnie się szykować. Stwierdziłam, że się jeszcze do was odezwę i właśnie zakończę też tego vloga dzisiaj. I prawdopodobnie widzicie go w poniedziałek, jak ja jadę już na wycieczkę. Więc śledźcie mojego Instagrama na bieżąco, tam wszystko będę wam... Będę się chociaż starała relacjonować. Ja w ogóle jestem na Instagramie, na TikToku jakby na bieżąco, także jeśli tam mnie nie macie, nie obserwujecie, to koniecznie to zróbcie, bo wiadomo, filmy nie są tak często, a tam na tych mediach społecznościowych po prostu jestem. Trochę się pakuję. Będę jechała chyba w ogóle w dankach i wezmę sobie te dłuższe może skarpetki, żeby fajnie do dresu to wyglądało. Nie wiem, naprawdę. Biorę te Timberlandy. Powiem wam, że na co dzień tych butów nie noszę, bo jakoś tak, nie wiem, nie pasują za bardzo do mojego stylu, ale mam je już jakiś czas, naprawdę. One są troszeczkę tutaj zjechane. Wezmę te buty i mam nadzieję, że mi się przydadzą. Także tak. I biorę jeszcze kurtkę, którą stwierdziłam, że wezmę do walizki, bo nie będę w niej jutro jechała. Taka kurtka kojarzy mi się właśnie z takimi podróżnikami. Ona ogólnie tutaj ma taki kaptur. Ogólnie ma być zimno. Taka kurtka dość duża i ona naprawdę mega dużo miejsca zajmuje i trochę żałuję, że ją biorę. W tej części pomieściłam sobie jakąś bluzę, tutaj też kosmetyczkę mam, jakieś spodnie. Także ja, kochani, chciałabym się już z wami pożegnać w tym vlogu. Muszę go jeszcze domontować, abyście mieli go tak naprawdę chyba na jutro. Więc jeśli chcecie więcej tego typu filmów, to oczywiście zostawcie dużo kciuków do góry, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!